Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Pielęgniarka, pielęgniarstwo, zawód z sercem. Ten temat podejmujemy z doktor nauk medycznych Marią Krajewską, dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku pielęgniarstwo. Witamy Pani Profesor. Szczęść Boże. Pani profesor, chcemy rozmawiać o pielęgniarstwie. Czym jest pielęgniarstwo? Na czym polega ten zawód? Na początku zawód, mając na uwadze od razu na początku, że to zawód, służba, ale związana z tym praca i płaca. Ale na czym polega ten zawód na samym początku? W przypadku pielęgniarstwa możemy mówić o dwóch aspektach. Mianowicie o zapewnieniu tego świadczenia zdrowotnego dla każdego pacjenta, który wymaga specjalistycznej opieki, a także ten drugi aspekt, czyli służba drugiemu człowiekowi. I to są te dwa aspekty, które bardzo mocno się przenikają i tych aspektów dwóch nie można w żaden sposób rozgraniczyć między sobą. Pielęgniarstwo, zawód z sercem, tak dzisiaj chcemy do tego podejść. Co trzeba zrobić, by zostać pielęgniarzem albo pielęgniarką? Czy wystarczą tylko i wyłącznie dobre chęci? Niestety tak to nie funkcjonuje. Obecnie trzeba się bardzo solidnie wykształcić. Oczywiście istnieją standardy kształcenia gwarantowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Edukacji i Nauki. Natomiast trzeba mieć odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, trzeba mieć odpowiedni charakter, trzeba umieć i chcieć pomagać drugiemu człowiekowi, bo bez tych predyspozycji wykonywanie samo takie suche zawodu będzie dość problematyczne i koniec końców skończy się to w ten sposób, że będzie problem z wypaleniem zawodowym chociażby. A te predyspozycje to znaczy? Na pewno otwartość, na pewno komunikatywność odpowiednia, umiejętności interpersonalne, cierpliwość, też wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, natomiast to też przeplata się z pewnego rodzaju zdecydowaniem, ponieważ niestety przy wykonywaniu niektórych zabiegów czasami pielęgniarka może nie tyle, że musi być dość brutalna, aczkolwiek musi... Zdecydowana. Tak, dokładnie. Musi być zdecydowana, żeby pewnego rodzaju procedury medyczne nieprzyjemne wykonać, tak żeby było to z najlepszym dobrem dla pacjenta. Jeżeli mówimy o kosztach, o predyspozycjach, tych walorach i predyspozycji charakteru i zdolności, umiejętności, z jaką satysfakcją wykonywanej pracy może spotkać się, czy na jaką może liczyć ktoś, kto chce podjąć pielęgniarstwo? Przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi i to powinno być tym priorytetem właściwie dla każdej osoby, która podejmuje się tego niełatwego zawodu. Natomiast też pielęgniarki i pielęgniarze, a także położni i położne powinny być odpowiednio wynagradzane, bo to też jest olbrzymia bolączka, jeśli chodzi o wykonywanie tego zawodu, co bardzo często zniechęca do podejmowania studiów na tym kierunku i kształcenia w dalszym ciągu takich specjalistów. Skąd taka dysproporcja pomiędzy oficjalnymi zarobkami pielęgniarek, położnych, a bardziej pielęgniarek, a tym, gdy chcemy skorzystać z usług prywatnych i zatrudnić pielęgniarkę do opieki czy do tego, co wynika z jej umiejętności, z jej zawodu? Wszystko jest uzależnione też od pracodawcy, u którego realizuje świadczenia dana pielęgniarka, dany pielęgniarz. Wszystko jest uzależnione od tego, czy ukończyła studia licencjackie, czy jest po liceum medycznym, czy ukończyła studia magisterskie również, czy odbyła specjalizację, czy odbyła specjalistyczne szkolenia, kursy, jaki ma staż pracy. To jest wszystko istotne właśnie dla tej ostatecznej wyceny pracy. Oczywiście
Rzeczą jasną jest to, że państwowa służba zdrowia jest zdecydowanie niżej wyceniana, bo tutaj są rozmaite również przeliczniki, które stosuje się w ustalaniu stawek wynagrodzeń. Też inaczej to zupełnie kształtuje się, jeśli chodzi o prywatną służbę zdrowia. Tak więc też tutaj... Takie indywidualne zatrudnienie, prawda? Tak, wszystko jest uzależnione od aktualnych potrzeb rynkowych również. Pielęgniarstwo, zawód sercem, usłyszeliśmy, liceum medyczne, licencjat, magisterium, specjalizacje. Jakie są możliwości w specjalizacjach, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo? Tutaj ten wachlarz możliwości jest niezmiernie szeroki, ponieważ tak jak medycyna składa się z wielu rozmaitych swoich dziedzin, tak samo i pielęgniarstwo, właściwie w każdej możliwej dziedzinie medycyny również potrzebni są wykwalifikowani specjaliści właśnie z zakresu pielęgniarstwa. Są pielęgniarki chociażby zabiegowe, są pielęgniarki, które zajmują się na przykład rehabilitacją również. Są pielęgniarki, które zajmują się pracą w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, tak zwanych ZOL-ach. Mamy pielęgniarki, które... Środowiskowe. Tak, oczywiście. Pielęgniarki środowiskowe również tutaj się do tego grona zaliczają. Mamy pielęgniarki, które pracują tylko i wyłącznie w poradniach. Mamy pielęgniarki, które pracują tylko i wyłącznie na przykład na oddziale szpitalnym. Oczywiście tutaj kolejną grupą możliwości zatrudnienia są prywatne placówki. Prywatna praktyka również pielęgniarska. To są również pielęgniarki, które znajdują się w ośrodkach zdrowia, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach. Tak więc w ambulatoriach. Tak więc tutaj ta możliwość zatrudnienia pielęgniarki wyspecjalizowanej jest naprawdę bardzo duża. A zatem awans w tym zawodzie pielęgniarki na czym polega? Są właściwie dwie możliwości awansu zawodowego, tak zwana oś pionowa i pozioma. Na czym one polegają i czym się między sobą różnią? Pionowa to jest pewnego rodzaju hierarchia zatrudnienia, czyli pewien stopień też wtajemniczenia, zwiększony zakres obowiązków i też zwiększona zwiększone możliwości decyzyjne chociażby, czyli zaczynamy powiedzmy od tak zwanej pielęgniarki odcinkowej, która wykonuje pewnego rodzaju powierzone zadania, ale też ma pewnego rodzaju ograniczoną autonomię. I ona wówczas odpowiada za te procedury medyczne, które wdrożyła sama z siebie, ale też te procedury medyczne, które uzyskała chociażby od rehabilitanta, które uzyskała od lekarza specjalisty, czy też zespołu terapeutycznego, z którym współpracuje. Natomiast jeśli chodzi tutaj o kwestie tego awansu poziomego, to są właśnie wszystkie możliwe kursy, szkolenia, specjalizacje, które pielęgniarka w trakcie swojej pracy zawodowej podejmuje i właściwie one sumarycznie powinny dążyć właśnie do tego, żeby ten jej obszar działania coraz bardziej się zwiększał. Co za tym idzie, też powinna tutaj iść w górę również płaca i wynagrodzenie takiej pielęgniarki. Pielęgniarstwo, zawód sercem. Wiadomo, że teraz czas matur, czas decyzji. Być może ktoś nas słucha, czy to z młodszego pokolenia, czy ze średniego, rodzice, dziadkowie, opiekunowie. I myślą sobie tak, no ale zaproponowałbym to, czy mojemu dziecku, może sam bym wyruszył na pielęgniarstwo, ale pielęgniarstwo mi się kojarzy z pigułą, ze strzykawkami, z igłami. Ja nie jestem w stanie bić igieł, a teraz jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego obrazka w związku z pandemią, że niemalże na każdym kroku widzimy igłę i strzykawkę wbijaną w ramię w związku ze szczepionkami. Nie zniosę tego. Czy każda pielęgniarka i pielęgniarz to, przepraszam w cudzysłowie, to piguła, pigularz?
Absolutnie nie. Wachlarz działania zawodowego pielęgniarza, pielęgniarki czy też położnej absolutnie nie sprowadza się tylko i wyłącznie do kwestii robienia zastrzyków, ponieważ obowiązki każdej pielęgniarki są bardzo zróżnicowane też w zależności od tego, jaką jest specjalistką chociażby, w jakim zakładzie świadczeń zdrowotnych chociażby pracuje. Oczywiście są pielęgniarki, które zajmują się na przykład tylko i wyłącznie kwestią szczepień, jak najbardziej. Są pielęgniarki, które się zajmują chociażby iniekcjami, rozmaitymi wlewami dożylnymi. Zajmują się również obecnie w czasach COVID-u chociażby tlenoterapią, podawaniem krwi bądź też produktów krwiopochodnych. Aczkolwiek są również pielęgniarki chociażby podstawowej opieki zdrowotnej, które odpowiadają za chociażby wykonywanie podstawowych badań diagnostycznych, czy też nadzór nad aparaturą w czasie badania pacjenta. Przygotowują na przykład chociażby pielęgniarki anestezjologiczne, przygotowują pacjenta do zabiegu operacyjnego, czuwają nad jego bezpieczeństwem w czasie anestezji chociażby i później też opiekują się nim troskliwie już po wybudzeniu chociażby. Tak więc zakres działania pielęgniarki jest dość szeroki. Może być to również działalność w zakresie promocji zdrowia, działalność edukacyjna. Tutaj, jeśli chodzi o zadania pielęgniarki, mamy bardzo wiele aspektów, ponieważ ona realizuje chociażby aspekt wychowawczy, opiekuńczy, terapeutyczny, również rehabilitacyjny. Tak więc zakres jest bardzo, bardzo szeroki. Doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Rozmawiamy o pielęgniarstwie jako zawodzie z sercem. Bardzo lubię słuchać rozmów na temat zawodów, bo pielęgniarkę kojarzymy z, na przykład stereotypową, bądź mamy jakiś obraz i zakres jej zadań, strażaka na przykład też, policjanta też, księdza też, nauczyciela też, czy profesora, rolnika, na przykład kierowca, gdy się okazuje, że zaczynamy bliżej rozmawiać, czy też lekarza, bądź prawnika, to okazuje się, że specjalizacje, różnorodność, te ścieżki awansu, możliwości są naprawdę bardzo duże. No ale zapytamy panią profesor, panią dziekan o taką rzecz, a mianowicie, która pielęgniarka, czy które miejsce pielęgniarki jest według pani takie najbardziej komfortowe, najbardziej przyjazne, jeżeli chodzi o środowisko, a które jest takie najbardziej trudne? Bo osobiście mi się wydaje, że bycie pielęgniarką na oddziale położniczym to jest takie najbardziej przyjemne, chociaż tam pewno i dużo krzyku, bólu, ale takiej radości. A chyba najbardziej trudne byłoby bycie pielęgniarką czy pielęgniarzem gdzieś w szpitalach, na oddziałach psychiatrycznych? To jest akurat dość trudne pytanie, z tego względu, że nie ma jakiejś takiej dziedziny medycyny, która byłaby lżejsza bądź łatwiejsza. Tutaj trzeba mieć określone predyspozycje właśnie do wykonywania danego zawodu. Nie każdy, dajmy na to, będzie się czuł dobrze w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego. Nie każdy będzie się czuł dobrze z kolei w zakresie pielęgniarstwa internistycznego. Ktoś inny będzie się czuł doskonale w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Tak więc tutaj wszystko w zależności od tego, jakiego bakcyla połknie się w czasie systemu, w czasie kształcenia i właśnie wynikającego z systemu kształcenia, zazwyczaj ta ścieżka zawodowa później w jakiś taki sposób jest ugruntowana. Oczywiście znam pielęgniarki, które zmieniają swoją ścieżkę zawodową. Na przykład kształcą się i pracują w zakresie chociażby pielęgniarstwa internistycznego. Następnie pojawia się druga specjalizacja chociażby. I w tym momencie na przykład chociażby pielęgniarstwo kardiologiczne, czyli dość szeroka bolączka dzisiejszych czasów, tak samo jak i pielęgniarstwo onkologiczne. Myślę, że pod takim względem mentalnym, dość taką ciężką pracą psychiczną pielęgniarki, może być ona właśnie na oddziale
opieki paliatywnej chociażby. Może być ona w centrum onkologii również. To są zazwyczaj bardzo obciążające, nie pod względem nawet takim fizycznym, ale psychicznym, ponieważ tutaj mamy styczność z dość specyficznym pacjentem, który wymaga bardzo indywidualnego podejścia. To jest ten wyjątkowy czas w życiu pacjenta, gdzie pielęgniarka musi być bardzo empatyczna, żeby przeprowadzić pacjenta przez ten trudny czas umierania. Także jego rodzinę. Pielęgniarstwo, zawód z sercem. Za chwileczkę do tego zespołu, czy do tych relacji, które spotyka pielęgniarka w swoim zawodzie, w miejscu swojej pracy, służby, przejdziemy. Natomiast zastanawiam się wciąż i nieustannie nad tym, że chce ktoś być pielęgniarką, chce być pielęgniarzem i jeszcze nie wie, czy chciałby być w tym paliatywnym, czy w kardiologicznym, czy w neurologicznym, czy w środowiskowym, czy w zwyczajnym ośrodku zdrowia. Jaki jest proces kształcenia i rozpoznawania swoich umiejętności, swojej zdolności, czy też w jaki sposób system nauczania pomaga rozeznać, gdzie jest moje miejsce, skoro chcę służyć drugiemu człowiekowi, być przy jego zdrowiu, jednocześnie przy jego życiu, ratowaniu bądź powstawaniu tego życia. Obecny standard kształcenia zrealizowany przez rozporządzeniem przez Ministerstwo Zdrowia, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki, obowiązujący od lipca 2019 roku, pozwala na kształcenie dwustopniowe. Mianowicie na studiach licencjackich i studiach magisterskich, natomiast one troszeczkę różnią się swoim zakresem. Mianowicie w czasie studiów licencjackich mamy kształcenie najpierw ogólne w zakresie medycyny ogólnej, w zakresie chociażby anatomii, fizjologii, w zakresie podstaw pielęgniarstwa, czyli studenci nabywają tych umiejętności, które będą im potrzebne przez cały system ich pracy, czyli przez cały czas te umiejętności, których nabędą wówczas, już na samym początku studiów, oni będą z nich korzystali już nieustannie. Natomiast w czasie późniejszym pojawiają się już te przedmioty specjalistyczne, jak chociażby właśnie kształcenie w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, kształcenie w zakresie chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, chociażby również pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czyli tutaj zaczynają się te kwestie rozmaitych specjalizacji. Zaczynają się te przedmioty już konkretnie ukierunkowane. I wówczas student ma tę możliwość, aby sprawdzić, w czym się będzie najlepiej czuł. Oczywiście studia drugiego stopnia to jest jeszcze pogłębienie rozmaitych zajęć specjalistycznych, chociażby z endoskopii, chociażby z diabetologii, endokrynologii. Czyli tutaj powiedzmy tych działów medycznych, w których w przyszłości możliwe, że któraś z pielęgniarek będzie się doskonale czuła i będzie pracowała w takiej specjalizacji. Doktor nauk medycznych Maria Krajewska, pielęgniarstwo, zawód z sercem. Pielęgniarka to pomoc lekarza? Jak najbardziej. Zespół medyczny, przez który rozumiemy lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, rehabilitanta i również dietetyka bardzo często, to jest taki zespół, który musi... Czy zapewne gdzieś tam diagnosta by się przydał? To jest troszeczkę odrębny temat. Do zespołu terapeutycznego tutaj akurat... Rozumiem, zespół terapeutyczny tak. To już tak. Do zespołu terapeutycznego akurat diagnosty laboratoryjnego bym może za bardzo nie mieszała. Natomiast to jest zespół, który musi ze sobą ściśle współpracować. Lekarz, pielęgniarka. Ratownik medyczny. Ratownik medyczny. Rehabilitant. Rehabilitant i dietetyk. Czyli taki zespół interdyscyplinarny, który spowoduje, że pacjent w jak najlepszym stanie zdrowia opuści placówkę.
No, zmierzmy się z tym tematem. Pielęgniarka dzisiaj z centrum. Wiadomo, że rozmawiamy też o położnych, a to z tej racji, że spotykamy się w takiej przestrzeni dni, gdzie 9 był Międzynarodowy Dzień Położnych, 12 jest maja, czyli jutro jest Dzień Pielęgniarek, ale u nas w Polsce obchodzony łącznie, razem jako Dzień Pielęgniarek i Położnych. Chociaż dziś jakoś tak więcej czasu poświęcamy w ogóle pielęgniarstwu. Zmierzmy się z tematem. Pielęgniarkę stawiamy w środku całego systemu służby zdrowia i próbujemy zastanowić się nad jej relacjami. Kim ona jest w relacji do lekarza, kim ona jest w relacji do pacjenta i do rodziny. Jakie miejsce zajmuje, jakie obowiązki bądź jakie oczekiwania musi spełnić, czy oczekiwaniom musi sprostać jako pielęgniarka. Często wydaje się, że bardziej ufamy temu, co powie pielęgniarka, niż sam lekarz, prawda? Z drugiej strony wiemy, że też lekarze korzystają z tego, co mówią pielęgniarki. Też rodzina i jej kontakt z pielęgniarką, pielęgniarki z rodziną, to no, bardzo duża przestrzeń funkcjonowania osób będących pielęgniarzami bądź pielęgniarkami. Zgadza się. Z tego względu, że pielęgniarka, ona przebywa przez większość czasu z pacjentem, doskonale go zna. Zazwyczaj ona jako pierwsza jest w stanie zasygnalizować lekarzowi, że na przykład zastosowana terapia nie idzie na przykład w określonym, pożądanym kierunku, że są jakieś skutki niepożądane, że powinno być coś zmodyfikowane. Czyli tutaj ta korelacja pomiędzy pielęgniarką a lekarzem, ona powinna być bardzo, bardzo ścisła. Czyli tak naprawdę to jest zespół, który się doskonale uzupełnia. Tak więc tutaj te działania, ich one powinny być właśnie takie synergiczne jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie relacji pielęgniarka, pielęgniarz, rodzina, to zazwyczaj jest właściwie taki łącznik, gdzie mówimy o kwestiach właśnie przekazywania informacji, chociażby na temat stanu zdrowia, gdzie mówimy tutaj o tym współdziałaniu, ewentualnie też edukacji rodziny, jeżeli mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, czyli edukacja rodziny pacjenta, w jaki sposób tym chorym w czasie późniejszym samodzielnie również powinni się zajmować. To jest również przygotowanie, aby dbać o swój stan zdrowia, tak aby nie szkodzić sobie, nie szkodzić innym, żeby to zdrowie zachowywać w jak najlepszym stanie. Pielęgniarstwo, zawód sercem. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536, przepraszam, 600-300 bądź 600-400, 48-56 657 0013 lub 0014. To numery telefonu dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. Doktor nauk medycznych Maria Krajewska. Pielęgniarstwo, zawód z sercem. Pani profesor, jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, położników, jeżeli chodzi o Polskę? Bo wiemy, że lata 90., początek lat 2000, to tak kolokwialnie był wysyp. A teraz słyszymy, że coraz mniej osób wybiera ten zawód i tę profesję. To znaczy faktycznie mamy spadki, jeśli chodzi o kwestie wykonywania zawodu również. I tutaj jest taka bardzo mocna dysproporcja pomiędzy osobami, które również kończą studia pielęgniarskie, a pomiędzy tymi, które wykonują zawód. I tu jest bardzo ciekawa historia i sądzę, że w dużej mierze wynika to właśnie z kwestii problemów z wynagrodzeniami, to, że one są stosunkowo niskie
i wówczas bardzo często pielęgniarki decydują się na pracę zupełnie w innym zawodzie niż ten, którego się nauczyły. Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych pielęgniarek, które z danych statystycznych na 31 grudnia 2020 roku pielęgniarek, które ukończyły studia i pracowały zawodowo, to było około 343 000 pielęgniarek. Natomiast pielęgniarki, które mają czynne prawo wykonywania zawodu, to zaledwie niespełna 6 000 osób. Skąd taka diametralna różnica? Sądzę, że to właściwie wynika właśnie ze sposobu wynagradzania przede wszystkim, również z ciężkości pracy. Bardzo często na przykład pojawiają się ewentualne dysfunkcje, które na przykład też uniemożliwiają wykonywanie tego zawodu, i sądzę, że to jest właśnie w dużej mierze odpowiedzialne za tego rodzaju różnice. Dotknęła Pani bardzo, profesor, ciekawego tematu, bo zwłaszcza, no, ale pielęgniarki, rehabilitanci zgłaszają od już kilku lat problem wsparcia technicznego, technologicznego ich stanowiska pracy, gdzie to stanowisko pracy, żeby coraz mniej wymagało siły fizycznej, która, wiadomo, jest bardziej domeną mężczyzn niż kobiet, ale też jest, nie jest taką domeną bez końca, czyli niewyczerpalną. Jak to Pani ocenia, jak to Pani postrzega? Niestety do chwili obecnej ta sprawność fizyczna, zakres siły niestety jest tutaj też tym warunkiem, który umożliwia prawidłowe wykonywanie zawodu pielęgniarza, pielęgniarki, położnej, i faktycznie musimy mieć tutaj te predyspozycje w postaci dobrego słuchu, dobrego wzroku, dobrego dotyku również. Nie możemy zmagać się z jakimikolwiek zaburzeniami psychicznymi, które uniemożliwiałyby właśnie prawidłowe wykonywanie pracy pielęgniarza i pielęgniarki. Pielęgniarstwo, zawód z sercem, zawód, już dużo powiedzieliśmy, zawód, a teraz może czas na to, co podkreśla Pani profesor od samego początku, a mianowicie służba, czyli ten wymiar serca i ten wymiar poświęcenia w zawodzie pielęgniarki. Jak najbardziej. Mamy tutaj sytuację, że wykonując zawód pielęgniarza, pielęgniarki, musimy czuć to, tą chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Musimy wykazywać się tą chęcią służby, służenia właśnie drugiemu człowiekowi, tak aby ulżyć mu w cierpieniu, aby zapewnić mu te wszystkie środki lecznicze, procedury terapeutyczne, których aktualnie wymaga, i tak, aby doprowadzić go do stanu poprawy jego zdrowia. Czy pielęgniarki spotykają się z taką wdzięcznością? Czy spotykają się z taką, powiedzielibyśmy, akceptacją ich pracy od pacjentów, od rodziny? Czy wciąż to jest takie stwierdzenie, że siedzą, kawę piją? Niestety pokutują różne, bardzo często krzywdzące przekonania. A trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że naprawdę praca pielęgniarki jest pracą bardzo, bardzo ciężką. W zależności też od tego, w jakiej jednostce pracujemy. Czasami to są dyżury tak zwane 12-godzinne. Czasami to są zmiany 9-godzinne. Tutaj wszystko w zależności właśnie od tego, jaka to jest placówka, w jakim charakterze pielęgniarka pracuje, jaki jest zakres jej obowiązków. Natomiast niestety, oczywiście są pacjenci, którzy bardzo cieszą się z tego, że mają tak kompleksową, profesjonalną opiekę, którzy podziękują, którzy będą bardzo wdzięczni właśnie za tą
okazaną troskę, za tą pomoc, za tą ulgę w cierpieniu. Natomiast niestety bardzo często też może się zdarzać tak, że są jakieś pretensje przecież na personel medyczny. Zdarzają się rozmaite ataki, napady. To w dużej mierze można zaobserwować akurat jeśli chodzi o szpitale chociażby i oddziały psychiatryczne. Pielęgniarstwo, zawód z sercem. Wydaje się, żeby być pielęgniarzem i pracować w tym zawodzie, czy oczywiście pielęgniarką, nade wszystko pielęgniarką, to parytetów póki co nie ma. Nie ma. To wydaje się, że trzeba być no, takim bohaterem, a jest szansa, że się zostanie superbohaterem. Trzeba mieć tą siłę, umieć dążyć do celu, umieć pogłębiać swoją wiedzę i to przez cały czas, bo wiadomą kwestią jest to, że medycyna przez cały czas się zmienia. Przez cały czas pojawiają się rozmaite nowinki technologiczne, nowe terapie chociażby. I wówczas cały personel medyczny, ale w tym również przede wszystkim lekarz i pielęgniarka, to są te osoby, które muszą się przez cały czas dokształcać. I to jest niezbędne, aby ten proces terapeutyczny był jak najbardziej prawidłowy, aby to było z korzyścią jak najlepszą dla stanu zdrowia pacjenta. Musimy pamiętać niestety również o tym, że pielęgniarki są tą grupą zawodową, która jest narażona w zwiększony sposób na wypalenie zawodowe, na rozmaite choroby zakaźne chociażby. To jest niestety ten może troszeczkę negatywny, ale aspekt, z którym również personel medyczny musi się mierzyć. Dlaczego, gdy spotykamy się z pielęgniarkami, są takie uśmiechnięte, są, można powiedzieć, szczęśliwe, w oczach wzruszenie? Ponieważ zazwyczaj... Chociaż tak dużo rzeczy powiedzieliśmy, jaki to jest trudny zawód, jakie jest trudne i ciężkie doświadczenie. To są osoby, które przede wszystkim lubią ludzi, które chcą pomagać tym ludziom i to jest zazwyczaj ten pierwszy element, który zazwyczaj decyduje o wyborze tego zawodu. To jest ta chęć sprawowania opieki nad tymi, którzy tej opieki terapeutycznej, tej poprawy stanu zdrowia potrzebują. To jest chęć dzielenia się tą wiedzą, tymi umiejętnościami, które te osoby mogą zaoferować pacjentom. Rozmawiając z pielęgniarkami, mówią, przepraszamy, że czasem tak dużo narzekamy, dużo negatywnych rzeczy mówimy. I w takiej rozmowie uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę pielęgniarka jest w tym etapie życia człowieka, gdy przychodzi z cierpieniem, z bólem i ona pomaga, by ulżyć, by pomóc. I bardzo rzadko ten happy end trwa tyle samo, co cały proces leczenia. Bo pacjent, gdy już widzi wyjście ze szpitala, światełko w tunelu, no to już nie myśli o tym, kto mu pomagał i ucieka. I wtedy ten happy end jest krótki, a niestety no, bardzo często będąc w zawodzie pielęgniarskim, są świadkami śmierci, świadkami. Nie ma happy endu, jest przejście i z pacjenta, nie tylko świadkami, ale z pacjentami o cierpieniu, o śmierci, o bólu też muszą rozmawiać i podejmować bardzo trudne, egzystencjalne tematy. Tak, to są właściwie te cienie zawodu pielęgniarza, pielęgniarki, to są te smutne aspekty, od których niestety nie jesteśmy w stanie uciec, ponieważ one się zawsze będą pojawiały. Natomiast chodzi też o to, żeby pielęgniarka była empatyczna, żeby potrafiła w odpowiedni sposób nawet tą niekorzystną diagnozę przekazać, tak aby zrobiła to w sposób najbardziej delikatny, tak aby nie zraniła przy okazji ani pacjenta, ani jego rodziny. Musi być osobą bardzo taktowną właśnie w takich momentach, które są bardzo trudne. Czy dostępne są szkolenia związane z taką umiejętnościami empatycznymi, dokształcanie w takich tych umiejętnościach miękkich, jak to nazywamy, nie wprost wpisanymi
w zawód? To są również szkolenia z zakresu psychologii. Zresztą także na studiach pierwszego stopnia są warsztaty czy też zajęcia z zakresu psychologii, która musi być dość mocno rozbudowana w przypadku pełnienia tego rodzaju służby, bo w takich kategoriach tutaj mówimy. Również mamy kwestie szkoleń interpersonalnych, mamy kwestie szkoleń również w zakresie komunikacji interpersonalnej, komunikacji z pacjentem, z jego rodziną. To jest bardzo istotne, natomiast troszeczkę innym aspektem jest chociażby również kształcenie pedagogiczne dla pielęgniarek, dla osób, które pracują zawodowo i chcą się dzielić swoją wiedzą z młodszym pokoleniem i po prostu przekazywać dalej swoją wiedzę, swój entuzjazm dla wykonywanego zawodu. Pielęgniarstwo, zawód z sercem, doktor nauk medycznych Maria Krajewska, naszym Państwa gościem. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? No proszę, to jest nie tak. To jest nieprawda. Tak, jesteśmy. Prosimy bardzo. Nazywam się Krzysztofka Sabina. Przyjechali ratownicy do mojego syna. Oj, przepraszam. Bardzo nam trudno się porozumieć, bo widzimy, że pani dzwoni wręcz zapłakana do nas. Halo? Prosimy o przedstawienie się i czym możemy służyć. Nazywam się Strzeszowska Sabina. Mhm. Przyjechali ratownicy do mojego syna. I proszę, ja nie mogę rozmawiać. Mhm. Który powiedzieli, żeby sobie kupił saturację, a on nie mógł oddychać i prosił ich, żeby mu pomogli. Oni mu nie pomogli. Mhm. Odmówili mu, co ja mam zrobić. Nie pomogli mu. On błagał o życie. Pani Sabino, prosimy przejść już na odbiór. I tutaj zapytamy panią profesor o bardzo trudną kwestię. Gdzie możemy zwrócić się, gdy uważamy, że personel medyczny, służba zdrowia nie sprostała naszym oczekiwaniom względem nas samych, czy względem osób, które są nam bliskie, bo często oceniamy to albo nad wyraz pozytywnie, albo negatywnie. Prosimy. Niestety ludzie są różni. Czasami ktoś może mieć nawet gorszy dzień. Sytuacje są bardzo, bardzo różne. Natomiast jeżeli chcemy wyrazić swoje niezadowolenie z opieki, którą zostaliśmy otoczeni, czy nasi też bliscy, wówczas zawsze możemy się zwrócić chociażby ze stosownym pismem do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dla danego miejsca, określonej, ewentualnie właśnie są tutaj rozmaite również izby dyscyplinarne. Tak więc każda osoba, która wykonuje zawód medyczny, zawód pielęgniarki położnej, jak najbardziej odpowiada w sposób etyczny, w sposób zawodowy i również w sposób prawny. Kolejne takie niełatwe pytanie, ale dziekan Wydziału Nauk Medycznych, doktor nauk medycznych Maria Krajewska, mierzy się z wszystkimi pytaniami, więc może i z tym również. Pytanie będzie miało taki charakter porównawczy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że gdy dochodzi do jakiejś katastrofy budowlanej, no to wiemy, inżynier nadzoru, wykonawcy, podwykonawcy, plany są wszystkie, że tak powiem, tutaj badane i możemy wskazać winnych. Natomiast z człowiekiem, wydaje się, mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ każdy człowiek, chociaż ma serce, ma wątrobę i pozostałe organy, w jego żyłach płynie krew i ma płuca, to jednak trudno przewidzieć, co w nim jest. Nie mamy
budowniczego, nie mamy instruktora nadzoru budowlanego i tak dalej. Przepraszam za to porównanie. Nie mamy dwóch takich samych organizmów. Tak, bo często wydaje się, że próbujemy porównać i być też lekarzami dla drugiego, bo albo mnie to spotkało. Gdyby pani profesor tak rozszerzyła już takie... Stańczyk powiedział, że najwięcej w naszym kraju jest lekarzy. Tak, dokładnie. Tak. Ale gdyby pani taką rzecz rozwinęła, bo często ja tutaj nie przeciwko pani Sabinie, nawet jej łzom i bo ktoś odczucia są różne. Odczucia i też stany, gdzie medycyna mówi, nie damy rady po prostu. Kończą się nasze możliwości. Niestety nie można nigdy podchodzić do pacjenta bardzo szablonowo. Czyli pewnego rodzaju tabelka, zgodnie z którą się kierujemy, określonymi zachowaniami, mamy pewnego rodzaju jakieś standardy. Oczywiście są procedury terapeutyczne, natomiast zawsze trzeba mieć na względu tą zindywidualizowaną terapię. To, aby dostrzec, czy pacjent reaguje właściwie na leki. Dlatego właśnie tutaj niezmiernie ważna jest ta rola pielęgniarki, aby była tym łącznikiem pomiędzy w zespole terapeutycznym, właśnie pomiędzy lekarzem, aby również sama była w stanie wdrożyć pewnego rodzaju korekty leczenia, czy też ewentualnie pójść do lekarza i powiedzieć, panie doktorze, jest coś nie tak, należałoby pewnego rodzaju parametry skorygować, możliwe, że troszeczkę na przykład zmienić dawkę, czy zmieniamy sposób leczenia. I w tym momencie lekarz również powinien wziąć to pod uwagę, ponieważ właśnie pielęgniarka jest tą osobą, która przez cały czas te parametry życiowe pacjenta kontroluje. W tym momencie widzi, w jakim kierunku, czy w pożądanym kierunku terapeutycznym przebiega terapia, jak to wszystko zachodzi. Tak więc absolutnie nigdy w życiu nie możemy podchodzić do pacjenta szablonowo. Zawsze powinniśmy podchodzić w sposób zindywidualizowany, tak aby... Nie ma dwóch dokładnie identycznych organizmów. Mogą być pewnego rodzaju odstępstwa, chociażby czasami w budowie anatomicznej również. Mogą być pewnego rodzaju anomalie, chociażby w fizjologii niektórych narządów. Mogą być pewnego rodzaju również schorzenia, o których pacjent nie wie, ponieważ przebiegają w pewien sposób bezobjawowy. Tak więc zawsze trzeba zwracać szczegółową uwagę na to, co mówi pacjent, co zgłasza jego rodzina, no bo te osoby, które przez cały czas mają z nim kontakt, najlepiej wiedzą, co może się dziać. I ograniczoność medycyny, prawda? Pielęgniarstwo, zawód z sercem. Gdy poruszamy ten temat, pora zastanowić się nad rolą formacji. Ale formacji w wymiarze takim etyczno-moralnym, ponieważ doskonale wiemy, nawet tutaj telefon pani Sabiny nam to uświadamia, sprowokował nas do takich pytań, gdzie można zgłosić swoje niezadowolenie, swoje pretensje i wtedy mówimy o izbach dyscyplinarnych, o komisjach dyscyplinarnych, o jakichś rozstrzygnięciach. I wiemy, że tam, gdzie nie ma formacji, musi być wzmożona kontrola. A najlepiej, gdy to jest takie zbilansowane, że jest formacja, czyli każdy ponosi odpowiedzialność tę moralną, etyczną, zna etykę swojego zawodu, a jednocześnie są instrumenty, które kontrolują, bo wiadomo, że człowieka nie można pozostawić tutaj wolnego w pełni, bo wiadomo, że nawet Pan Bóg zastrzegł dostęp do drzewa życia, zobaczywszy, co człowiek uczynił z drzewem poznania dobra i zła. I tutaj bym poprosił o taką pani myśl, czy podzielenie się takim doświadczeniem na temat roli formacji tej etycznej, moralnej w wykonywaniu zawodu, jakim jest pielęgniarstwo. Przede wszystkim kwestia sumienia, kwestia umiejętności rozróżniania dobra i zła, tą, którą posiadamy w sobie, to jest bardzo ważne.
Też kwestia taka, aby nie zadawać drugiemu człowiekowi cierpienia, żeby robić wszystko, co tylko w naszej mocy, aby temu pacjentowi ulżyć w cierpieniu. Oczywiście czasami są sytuacje, które trudno przewidzieć. Pewnego rodzaju na przykład chociażby zaostrzenie objawów. Na przykład niektóre choroby mają przebieg bardzo nieprzewidywalny, bardzo dynamiczny. I tutaj w tym momencie nawet jeżeli zespół terapeutyczny zrobi wszystko, co w jego mocy, aby tej opieki i pomocy udzielić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, czasami jest to po prostu niedostateczne. Są takie sytuacje i to jest bardzo przykre. Natomiast przede wszystkim właśnie kierowanie się tym ulżeniem w cierpieniu drugiemu człowiekowi, tą chęcią czynienia dobra. To są ten wewnętrzny drogowskaz, ale także kształcenie na kierunku pielęgniarstwo również obejmuje chociażby etykę, również te aspekty psychologii, filozofii wykonywania zawodu. To są też te elementy niezmiernie ważne, które osobę, która będzie w przyszłości wykonywała ten zawód, odpowiednio ukierunkują również. Drodzy Państwo, nam się tu bardzo dobrze rozmawia z panią profesor w studiu. Zapraszamy do współtworzenia. Telefony pokazują się na Państwa ekranach. Rozmawiamy o pielęgniarstwie jako zawodzie z sercem. Doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Również wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku pielęgniarstwo. Od marca mamy pandemię 2020 roku. Już liczymy kolejne miesiące tej pandemii. Co przyniosła pandemia? Co uświadomiła pandemia, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, jeżeli chodzi o wykonywanie tego zawodu? Ale pani jest też dziekanem, czyli ta ścieżka naukowa przygotowania do zawodu. Też jak w czasie pandemii zmieniło się przygotowanie do zawodu, no bo trudno online uczyć zawodu, czy to pielęgniarstwa, czy to zawodów związanych z medycyną. Wymaga to faktycznie bardzo dobrej organizacji czasu, bardzo dobrej organizacji technicznej, z tego względu, że część przedmiotów, które można zrealizować online, oczywiście online są organizowane, prowadzone, są rozmaite warsztaty, są seminaria, są wykłady, które można spokojnie przeprowadzić w warunkach zdalnych. I nie umniejsza to jakkolwiek wiedzy, którą nabędą studenci. Natomiast oczywiście nie da się niektórych przedmiotów, w szczególności na pierwszych latach studiów, zrealizować całkowicie zdalnie. Tutaj są już niezbędne te zajęcia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich, chociażby właśnie podstawy pielęgniarstwa, chociażby badania fizykalne. Właśnie w takich pracowniach są organizowane już na późniejszych latach studiów. Wówczas zajęcia praktyczne chociażby odbywają się na oddziałach szpitalnych, w przychodniach, w zależności od tego oczywiście z jakim przedmiotem, z jaką specjalnością pielęgniarstwa mamy do czynienia. Natomiast jeśli chodzi o kwestie pandemii, co ona obnażyła? Przede wszystkim niedobory kadrowe, jeśli chodzi o pielęgniarzy, pielęgniarki. Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo. O, szczęść Boże. Szczęść Boże. Piotr z Łodzi mówi. Pozdrawiam serdecznie gościa i ojca prowadzącego, ojca redaktora. I mam takie pytanie, znaczy pytanie, problem. Trochę dyskusja zeszła na tory kadrowe. I teraz pierwszy aspekt. Co zrobić, żeby pielęgniarstwo było popularne jako
jako dziedzina kształcenia się. No bo ja widzę, że młode dziewczyny wodzą przekładać tam buty w sklepie z butami, pudełka za parę groszy, niż faktycznie wyszkolić się na pielęgniarkę, a w tej chwili Panie Piotrze, czasem okazuje się, że przekładać te pudełka za parę groszy z butami, okazuje się, że te parę groszy wcale nie jest takim parę groszy. Czasem jest to porównywalne wynagrodzenie z tym, co otrzymuje ktoś, kto służy w szpitalu czy w innym miejscu jako pielęgniarka. Prosimy. No chciałem właśnie zwrócić uwagę, bo no, mam, że tak powiem, kontakt z osobą, która pracuje w szpitalu i no już nie są to takie w tej chwili stawki dla pielęgniarek, jak były jeszcze tam 10 lat temu, że one były wręcz uwłaczające godności ludzkiej. To jest pierwszy temat, jak zachęcić. Druga sprawa, w tej chwili no te niedobory kadrowe są w dalszym ciągu. Jak ma się ilość pacjentów na jedną pielęgniarkę u nas do tych standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej? Tam podobno jakiś wzór był kiedyś wymyślony, się o mechanikę kwantową prawie że opierał, nikt tego nie rozumiał, bo to było uwzględnione od tego, jaki to rodzaj jest szpitala, jaki oddział, jak intensywność opieki jest potrzebna, ale prawda jest taka, że no pielęgniarka też jest człowiekiem i nie przychodzi, bo rozchorowała się, prawda, i w fabryce się maszyny wyłącza, jak tam pan Franciszek nie przyszedł, bo zachorował, a tu pacjenta nie można wyłączyć. W związku z czym powinny być pewne naddatki, nadmiary pielęgniarek, powiedzmy jakoś tam, z uwagi na te możliwe sytuacje. Panie Piotrze, jak pan by zachęcił kogoś, żeby został pielęgniarką bądź pielęgniarzem? Jak ja bym to zrobił? Tak. No jest tylko jedna metoda. Pensja. Dziękujemy, panie Piotrze. Dziękujemy za głos. Prosimy, pani profesor. Sądzę przede wszystkim, że tym aspektem zachęcającym, aby ludzie chcieli podejmować studia na tym kierunku, byłoby też pewnego rodzaju dofinansowanie chociażby do studiów. Sądzę, że to byłby ten element zachęcający i to bardzo. Z tego względu, że studia medyczne na ogół są studiami dość kosztownymi. Tak samo w czasie późniejszym wszystkie kursy, chociażby kurs EKG, kurs szczepień, kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to są też dość kosztowne kwestie edukacyjne, które zazwyczaj pielęgniarki muszą ponosić we własnym zakresie. Niewiele jest pracodawców, którzy w czasie pracy pielęgniarki umożliwiają właśnie podnoszenie kwalifikacji i uczęszczanie właśnie w takich kursach. Ile godzin miesięcznie pracuje przeciętna pielęgniarka? Oj, w czasach pandemii to będzie bardzo, bardzo dużo. Tego już chyba się nie da nawet policzyć na ten moment. Powiem szczerze, że starałam się dotrzeć do takich danych, ale takie dane statystyczne nie są publikowane. Pytam o to dlatego, że każdy człowiek, który wychodzi na rynek pracy, niezależnie czy jest młodszy czy starszy, chciałby pracować zgodnie z ustawą około 160 godzin. Skąd ten uśmiech, panie profesor? Sądzę, że w przypadku pielęgniarek i położnych jest to niewykonalne, ponieważ w szczególności właśnie w kwestii czasu pandemii mamy dyżur za dyżurem i faktycznie może tutaj dochodzić do bardzo dużego zmęczenia i niestety jakichś problemów później. Pytanie, które się rodzi, promocja pielęgniarstwa osób, które rozpoczną studia. O pierwsze pytanie mam nawet zapisane. W jakim wieku można rozpocząć studia? Bezpośrednio po maturze. To najmłodsi. Tak, najmłodsi. Natomiast studenci pielęgniarstwa bardzo często też spotyka się osoby, które już pracują w zawodzie pielęgniarza, pielęgniarki, bądź też w innym zawodzie medycznym chcą się przekwalifikować. I też są osoby, które mają 50+, również uczęszczając na studia pielęgniarskie. To dobrze, że zapytałem, ponieważ nie chciałem, żeby mi to pytanie uciekło. Mamy kolejny telefon. Chciałbym, byśmy też dotknęli sprawy
pielęgniarek, pielęgniarzy, którzy zasilą nasz rynek, a będą z innych części nie tylko Europy, ale i świata, ale to po telefonie. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, Małgorzata ze Śląska. Prosimy Pani Małgorzato. Powiem tak, przysłuchując się rozmowie, który kontynuuje gość, to uważam, że Pani mówi o problemach i o pielęgniarstwie, jakie ono powinno być. Bo raczej ono takie nie jest i jeszcze chyba długo nie będzie takie. Wydaje mi się, że powrót do tego pielęgniarstwa takiego, gdzie były licea medyczne, to były panie naprawdę wykształcone. I w sumie dzisiejsza służba zdrowia bardziej bazuje właśnie na tych paniach 50 plus czy nawet więcej, które kończyły te licea medyczne, które przechodziły wszystkie, że tak powiem, działy medycyny, które były wszechstronnie, że tak powiem, do dnia dzisiejszego, na których można polegać. I nie wiem, być może taki powrót powinien być powrotem do takiej nauki tego zawodu, bo on wtedy uczył właśnie tego szacunku, tego zaangażowania się i naprawdę były to panie, które potrafią wykonać praktycznie wszystko. Natomiast na pytanie, co uczynił COVID z pielęgniarstwem, to mówią to same pielęgniarki i to było dla mnie takim dużym przeżyciem, że praktycznie one przy COVID-zie straciły już szacunek do zmarłej osoby. I to chyba jest prawdą. I nad tym są pielęgniarki, które ubolewają. I tutaj by trzeba było też ten problem rozwiązać. Pani Małgorzato, to ostatnie zdanie na podstawie rozmów czy artykułów? Dlatego takie moje spostrzeżenia. Pani Małgorzato, to ostatnie pytanie, że o tej śmierci. Tak. To jest na podstawie rozmów z pielęgniarkami? Tak, to jest na podstawie rozmów pielęgniarek w szpitalu covidowym. Że utraciły, że właśnie pielęgniarka, która pracowała na takim ciężkim oddziale, gdzie nawet pacjent umierał, to był bardzo duży szacunek. Była jakaś taka intymność umierania. Był ktoś przy tej osobie umierającej, natomiast tego nie ma. Ona mówi, że to dobrze, że dopytałem, bo chodzi o to odizolowanie osoby chorej od nawet tego personelu pielęgniarskiego. Tak, ja już nie mówię od rodziny, nie? Ale to jest straszne, że to jest traktowanie jako rzeczy. Przepraszam, że to mówię, ale dzielę się tym, co usłyszałam i było to dla mnie bardzo wstrząsające. Bardzo gorąco dziękuję, chociaż znam też takie przykłady, gdzie to właśnie pielęgniarki, wiedząc, że osoba, która przyszła na ten oddział covidowy, zabrała ze sobą najcenniejsze rzeczy, to tak wiemy, że tak jest. Do tego worka nie wrzuciły tych rzeczy, tylko mają specjalną szafkę, gdzie przechowują, by rodzina nawet po pandemii mogła te najcenniejsze takie rzeczy, pamiątki odebrać. Gest jak najbardziej ludzki, bo humanitarny to można byłoby powiedzieć, empatyczny względem tej osoby, która zmarła i względem rodziny. Prosimy Pani Profesor. Czas pandemii na pewno jest czasem strasznym. Nikt z nas jeszcze parę lat temu nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że może przyjść taki moment właśnie tej pandemii, tego ogólnego stanu zagrożenia zdrowia, życia, gdzie pacjentów umierających, czy też pacjentów w ciężkim stanie nie jesteśmy w stanie już nawet zliczyć. Więc tutaj oczywiście jest ta kwestia, aby zachować to człowieczeństwo, aby zachować to ciepło, tą empatię. Oczywiście musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że pielęgniarze, pielęgniarki to są też tylko ludzie. Oni też mają ten stan zagrożenia gdzieś tam z tyłu głowy przez cały czas. Rozmawiamy dzisiaj rzeczywiście o takim wymiarze kształcenia, o szeroko pojętym pielęgniarstwie, różnych specjalizacjach. Przed pandemią, jak wyglądało przygotowanie do bycia pielęgniarką w oddziale zakaźnym? Jaki procent pielęgniarek była przygotowana? Czy wystarczająco do tego, jakie były potem potrzeby od marca 2020?
Niestety, jak się okazuje, życie bardzo mocno to zweryfikowało. Ja sądzę, że standardy kształcenia również będą poprawiane już po czasie pandemii, tak aby te zakażenia szpitalne chociażby, epidemiologia i to pielęgniarstwo sanitarno-epidemiologiczne, tak aby też znalazła się dostateczna liczba godzin, tak aby tych specjalistów wykształcić w tej dziedzinie. Ponieważ, nie czarujmy się, ale troszeczkę było to traktowane bardziej po macoszemu. Czyli przede wszystkim ten nacisk na kształcenie w zakresie chirurgii, anestezjologii, chociażby interny. To, co było przewidywalne. Tak, procesem. To, co było przewidywalne. Natomiast, jak widać, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i tutaj takie sytuacje, jakie się wydarzyły, będą musiały dość mocno zweryfikować również ten proces kształcenia. I o tym mówiliśmy, że przerzucić kolokwialnie pielęgniarkę z oddziału położniczego na covidowy, to jest one się musiały odnaleźć zupełnie w nowej sytuacji. Licea medyczne. Pani mówiła, że po tych liceach, w tym całym procesie kształcenia, to one największą część wiedzy dostarczały i też umiejętności. To znaczy, ja myślę, że system kształcenia w latach ubiegłych, 20-30 lat temu, on był troszeczkę inny. Sądzę, że w tej chwili też pewnego rodzaju winowajcą jest obecny system kształcenia. Czyli skupiamy się na tym, żeby dostarczyć tej wiedzy ogólnej, natomiast dopiero specjalizacje określone kierunki, w których dana osoba pójdzie, ona będzie sama sobie wybierała. I sądzę, że to jest niestety właśnie ten model kształcenia, który jest obecny nie tylko i wyłącznie na kierunkach medycznych. On jest ogólnie obserwowalny, czy w zakresie chociażby nauk informatycznych, czy jakichkolwiek innych. Ale nauki medyczne nie są jakimś kiepskim przykładem w tym zakresie. Procesu kształcenia, ale również wychowania, nie tylko w szkole, ale również i w naszych rodzinach spoglądamy na to, że coraz mniej wychowujemy do postaw służebnych, wyrzeczenia i służby. Tutaj mówimy zawód, konkretna wiedza, konkretne umiejętności, egzaminy i specjalizacje. Natomiast pielęgniarstwo to na pewno zawód z sercem, ale żeby ktoś rozpoczął taką służbę, to musi mieć w sobie ukształtowaną wcześniej postawę, że ja chcę służyć drugiemu człowiekowi, a że za to się mi należą pieniądze, to co od samego początku mówimy, zawód, służba, praca, ale również godziwa płaca. Ostatni telefon w naszych rozmowach, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i pozdrawiam panią profesor, a nazwisko jest Dominiki. Prosimy coś uczynić z jakością połączenia. Tracimy zasięg. A teraz? O, już lepiej, pani Anno. Już lepiej. Pani profesor, czytając tutaj na pasku, czytam, że i pani profesor jest wykładowcą, to jest szankuje pani na Wilarybek. Niestety nic nie rozumiemy. Niestety nic nie jesteśmy w stanie zrozumieć, pani Anno. Halo? No przepraszamy, pani Anno, jednak ten zasięg telefonu nie pozwala nam w studiu zrozumieć, a co dopiero przed radioodbiornikami. Przepraszamy panią bardzo. Mamy nadzieję, że przy kolejnej okazji na temat pielęgniarstwa, czy w ogóle służby zdrowia, uda się pani dodzwonić i zadać to pytanie. Chcemy mieć pielęgniarzy, którzy są z naszego kręgu kulturowego, mówiący naszym językiem, ale wiemy, że te lata 80., lata 90. wykształcone osoby w zawodach medycznych zasilają służbę zdrowia, począwszy od francuskiej po angielską, irlandzką, amerykańską, niemiecką. I nie chciałbym pominąć żadnego z tych krajów, które oferowały wtedy płacę zadowalającą tych, którzy chcieli. No ale wiemy, że Polska jest coraz bardziej atrakcyjną dla osób ze wschodu, a nawet z Indii. Duże to zagrożenie?
Powiedziałabym, że oczywiście obserwujemy studentów, czy w ogóle pielęgniarzy, pielęgniarki z chociażby za naszej wschodniej granicy, czyli z Białorusi chociażby z Ukrainy. Natomiast nie jest to jakieś takie niepokojące zjawisko. Tym bardziej, że pielęgniarka ze wschodu, która przyjeżdża tutaj do nas, absolutnie nie może od tak zbiegu wykonywać pracy przy łóżku chorego chociażby. Tutaj jest też konieczna nostryfikacja dyplomu, czyli ona musi pewnego rodzaju również proces takiego jakby dokształcenia, sprawdzenia jej wiadomości, musi przez to przejść, aby dopiero mogła wykonywać zawód pielęgniarki, ponieważ w innym przypadku będzie mogła pracować jedynie w charakterze opiekuna medycznego. Nie chcę być pielęgniarką, proszę mnie zachęcić, żebym został pielęgniarzem. Przede wszystkim trzeba mieć tutaj tą chęć pomocy choremu. Jeżeli ojciec chce pomagać innym ludziom, jeżeli ojciec chce cieszyć się z tego, że udało się uzyskać ten powrót do zdrowia, to jest to zawód stworzony dla ojca. Czy wykładowcy, którzy uczą zawodów medycznych, to są przyjaźni czy tacy srodzy? Wykładowca musi być przyjazny dla studenta, natomiast musi wymagać, ponieważ żaden z solidnych wykładowców nie weźmie sobie na sumienie tego, że nie douczył czegoś i ewentualnie później zemści się to na stanie zdrowia pacjenta, ponieważ my jako wykładowcy zawsze mamy z tyłu głowy ten komunikat, że to, czego nauczymy naszych obecnych studentów, oni tą wiedzą będą się wykazywali w przyszłości i zapewnią odpowiednią opiekę terapeutyczną pacjentowi, a zatem też będzie to ten właściwy element powrotu do zdrowia pacjenta. Czas matur, czas wyboru drogi życia, czas wyboru studiów. No, oby wszystkie miejsca w publicznych i niepublicznych podmiotach, które kształcą na kierunkach pielęgniarstwa, również Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, co by miejsca było, brakło miejsc. Należałoby sobie tego życzyć. Bardzo gorąco dziękuję. Doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Bóg zapłać. Młodych zachęcamy do studiowania pielęgniarstwa, a wszystkim pozostałym życzymy bardzo dobrych, owocnych, życzliwych, empatycznych spotkań z pielęgniarkami, pielęgniarzami. No i najserdeczniej życzenia dla wszystkich położnych i pielęgniarek. Dziękuję bardzo Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.